Cześć, ja jestem Peter Knoliff i witam Was w następnym odcinku z For Life'a. W dzisiejszym odcinku Wam pokażę tutaj Mavericka, to jest taki samolot, helikopter raczej. I na wstępie chciałbym pozdrowić kilka osób i będę wymieniał po kolei, to jest Nafetowy, Matej, Mirok i Kurużwil. Te osoby chciały pozdrowienia, więc pozdrawiam ich. Jeszcze kilka osób dało donate'a, mam tu wszystko zapisane. Limuzyna w LPG dała donate'a 1300 PLN-ów, 1350 w sumie. Olek XZ dał 1000, Polek w GTA Knighta dał 300 i następna osoba to sekretarka Davidos, on dał 100, więc te osoby też pozdrawiam, bo dały donate'a. I co, jeśli chcecie pozdrowienia albo chcecie dać donate'a, to oczywiście dawajcie donate'y, piszcie, żebym pozdrowił. I co, my tu przechodzimy do omówienia tego helikopteru. Żeby sobie sprawdzić taki helikopter na For Life'ie z bakiem, który ma 35 litrów, to potrzeba około 350 tysięcy PLN-ów, więc to nie są małe pieniądze. Choć helikopter to jest bardzo fajna rzecz. Przed chwilą się bawiłem trochę w Uberem. W sumie jedną osobę tego przewiozłem i dała mi 300 PLN-ów, taki kurde donate. 300 PLN-ów taki napiwek i w sumie opłaca się bardzo latać. Ludzie ogólnie chcą często latać, znaczy nigdy nie latają Uberem jako helikopter, ale można się pobawić. I niedługo też będzie taki odcinek z Ubera helikopterem, albo też z jakiegoś innego pojazdu, takiego nietypowego, który raczej nie bawi się w Ubera. Co do spalania tego helikopteru, to spalanie to pewnie jest jakieś 20 litrów na 100 km. To jest w sumie dużo, jak na tutaj pojazdy w GTA. Znaczy, nie wiem, czy to jest akurat tyle, strzelam, bo ten licznik paliwa po przyleceniu całej mapy dosyć dużo ubywa się, dosyć dużo ubywa tego paska, więc spalanie jest duże, choć w sumie to logiczne, to jest samolot, helikopter, więc to jest logiczne. Polecimy sobie teraz na lotnisko i wam pokażę, ile kosztuje tankowanie takiego helikopteru. Dobra, jesteśmy już na lotnisku w LS. Jeszcze Sasuke pozdrawia YouTube'a, ja go w sumie też pozdrawiam. Chciał znowu w sumie Uberka, ale za chwilę w sumie mogę go podbić. Jesteśmy na lotnisku w LS i teraz mam zużyte 50 litrów paliwa i 1 litr kosztuje 5,50. To jest standardowa cena bez Premium Plus, a z Premium Plus kosztuje to paliwo 3,50, więc to nie są jakieś drogie ceny, aż tak. Chyba pamiętam, że kosztowało 10 zł, ale to chyba kiedyś tak było. Paliwo w sumie zwykłe, samochodowe, kosztuje też 3,50, ale to zwykłe bez Premium Plus. A z Premium Plus zwykłe paliwo kosztuje tam 2 coś czy coś takiego. Dobra, zwolnimy sobie ręczny i właśnie tyle wam tutaj, właśnie pokazałem wam, że tyle kosztuje paliwo. Nie są to jakieś strasznie drogie ceny, ale to też nie jest tanio. Choć to już taki luksusowy jest trochę transport. Teraz sprawdzimy sobie VMAX. VMAX wynosi, od razu wam powiem, że 160 i za chwilę pewnie tu będzie jakiś licznik i pokażę wam, w jaki czas osiąga ten helikopter prędkość, ale zanim to zrobimy, musimy się wzbić na wysoki pułap, bo przy właśnie takich VMAXach to musimy się bardzo mocno nachylić i wtedy nam samolot, zamiast lecieć prosto, on trochę w dół leci, żeby po prostu nie uderzyć w ziemię. Musimy trochę wyżej wlecieć, więc za chwilę się widzimy. Dobra, myślę, że już jesteśmy na odpowiedniej wysokości, więc za chwilę zaczynamy prędkość, testowanie prędkości. Tylko niech się nam prędkość do zera, w sumie do zera tak maksymalnie się chyba nie da wyredukować tej prędkości, ale za chwilę zobaczymy. Na 3, 2, 1 startujemy, więc 3, 2, 1 i startujemy. Zobaczymy, w jaki czas zdobędziemy 160 km na godzinę bez żadnego skręcania, lecąc po prostu prosto. I to jest chyba największa prędkość, jaką możemy osiągnąć tym helikopterem. To jest oczywiście silnik 1.6 i bak ma 150 litrów. I jesteśmy już prawie 160 km na godzinę. I jesteśmy 160 na godzinę. Leci ten samolot. Więcej chyba nie może, przynajmniej ja tyle nie mogę osiągnąć. Podaj swój kanał, za chwilę podam oczywiście. I co, za chwilę wam pokażę jeszcze jedną rzecz, ale to po cięciu. Możecie też powiedzieć, że kopiuję od jednego takiego youtubera, który też nagrywa w sumie takie filmiki prezentacyjne na YouTubie, ale postanowiłem, że w sumie jak on nie nagrywa już z tego, to będę robił też takie filmiki, ale znowu z innych pojazdów, nie takie co inne, co on robił. Pokazywał w sumie ciekawe rzeczy, ale nie wszystkie, które można by było chcieć wiedzieć o tych pojazdach, które pokazywał. Ja będę pokazywał bardziej takie nietypowe pojazdy, które rzadko się ma
na serwerze albo spotyka, więc lecimy sobie teraz na lotnisko w LW, bo tam mogę naprawić helikopter i pokażę wam za chwilę, ile kosztuje naprawa takiego helikopteru. Zniszczymy go sobie jeszcze bardziej trochę, bo dopiero leciutko zniszczony jest silnik, a chciałbym, żeby był już dym leciał, więc za chwilę się widzimy na lotnisku. Dobra, jesteśmy już na lotnisko w Las Venturas, zniszczymy sobie tylko naszą tą helkę, tu jest są za chwilę takie jakby strefy, gdzie można naprawić sobie helikopter. Nie wiem, czy to jest w LS chyba nie ma do naprawiania helikopterów na lotnisku, przynajmniej ja nie zauważyłem, a znowu w tutaj Las Venturas takie coś jest, więc zniszczymy sobie helikopter po prostu uderzając w coś i powinien nam się zniszczyć. Sasuke, pozdrów mnie na następnym odcinku. W sumie teraz cię mogę od razu pozdrowić, skoro chcesz pozdrowienia, to cię pozdrawiam, Sasuke. I dobra, zniszczymy sobie ten helikopter, żeby już dym leciał. Pokażę wam, ile kosztuje naprawa za niego. Dobra, już go trochę zniszczyłem. Nie leci dym, ale w sumie nie wiem, czy leci tutaj dym. Tutaj są chyba właśnie tutaj te strefy, gdzie mogę naprawić samolot. Wlecimy sobie tutaj. Tak, tu jest... A nie, to jest lakiernia, dobra. To jest lakiernia, czyli to nie to miejsce. Tu były gdzieś takie kwadraciki, gdzie się wlatywało. I za chwilę je sobie znajdziemy. Dobra, jesteśmy tutaj. W sumie to było od razu obok. Zgaśnijmy sobie silnik. Zaciągniemy tak jakby ręcznym w tym samolocie. Nie wiem, jak to działa, ale dobra. Wychodzimy z samolotu i tu mamy taki tutaj blip. W sumie to jest normalne. Silnik zniszczyliśmy do 68%. Trochę nawaliłem w nim, w te tutaj mury i płotki i inne takie gówna. Naprawiamy sobie ten silnik i w sumie to kosztuje 20 PLN-ów. To bardzo mało. Tyle kosztuje. Mniej się płaci niż za naprawę dobrego samochodu na flight, więc to jest dobre. Choć powinien według mnie droższe utrzymanie samolotu by być. Tak to by było realistyczniejsze. Dobra, wsiadamy do samolotu i kosztuje tu w sumie 60 PLN-ów. Nie zniszczyłem go na maksa, ale też trudno jest zniszczyć na maksa. Dużo uderzałem tutaj, więc trochę mi to zajęło. Więc co, to by było chyba tyle. Wszystko zaprezentowałem. VMAX jest zaprezentowany, cena i za ile się naprawia i za ile tankuje. Myślę, że samolot ten opłaca się w sumie kupić. Sam będę chciał zebrać na jeden z helikopter. To jest Shadow Spark czy jakoś tak. To jest ten helikopter, który ląduje na wodzie. On mi się podoba, bo jest taki mały i no i ląduje na wodzie. I to jest kurde fajne w nim. Więc co, ja się z wami będę żegnał do następnego odcinka i dziękuję wam za wszystkie subskrypcje. Jest ich teraz 810 czy coś takiego. Szybko je wbijamy i mam nadzieję, że to się utrzyma. Więc co, ja się z wami żegnam do następnego odcinka, prawdopodobnie z Ubera, gdzie lecę helikopterem. I co, cześć.